Sajner jest młodym artystą, ale jednocześnie artystą bardzo dojrzałym. I to też pragnęliśmy zaprezentować właśnie tutaj w Płacu Opatów na jego największej do tej pory indywidualnej wystawie, jak i pierwszej wystawie, która ma miejsce w muzeum. Wystawa Sajner Color umożliwia nam zaprezentowanie drogi twórczej artysty, którą przebył w ciągu ostatnich kilku lat. Na wystawie możemy zobaczyć zarówno prace, które powstały kilka lat temu, jak i prace, które powstały dosłownie kilka dni temu. W związku z czym myślę, że stanowi naprawdę świetny wycinek ta wystawa twórczości artysty. I jak Państwo zobaczą, oglądając tę wystawę, możemy być zdziwieni, że tak różnorodne prace zostały przygotowane przez jednego artystę. Ta wystawa jest w pewien sposób pokazuje drogę, którą przebyłem od momentu, kiedy skupiłem się w swoim malarstwie na studiowaniu natury i pejzażu. I ta wystawa tak naprawdę traktuje o podejściu do pejzażu w trochę nowej konwencji, jakby osoby z trochę młodszego pokolenia, która poprzez estetykę, w której się wychowywała, stara się narzucić własny sposób czytania obrazów poprzez właśnie kolor, formę, ale w relacji właśnie z tym, co powiedziałem, czyli pejzażem i historią malarstwa polskiego. I tu można zobaczyć prace, które najwcześniejsze są z 2014 roku, kiedy jeszcze bardzo aktywnie działałem na jakby tym polu muralowym. I szkicownik, który tutaj zaprezentowałem i który jest rozłożony na kartki, pokazuje drogę, jak powoli zacząłem coraz więcej dokładać pejzażu i jak ten pejzaż poprzez wejście też w pracę nad pracami pikselowymi pozwolił mi dojść do prac, które są już stricte abstrakcyjne. Nadrzędną inspiracją to dla mnie jest bardziej zrozumienie mechanizmu tego, jak ludzie konsumują w dzisiejszych czasach treści wizualne. Obcowanie z kilkoma obrazami naraz w pewnym momencie przestaje być problemem. Kiedyś się skupialiśmy tylko na jednym, często był to telewizor, nie wiem, komputer czy książka, a w dzisiejszych czasach swobodnie tak naprawdę oglądając film, skrolujemy telefon, ktoś ma odpalony jeszcze drugi telefon, gdzieś leży laptop, więc zacząłem po prostu też wprowadzać do swojego malarstwa te mechanizmy, żeby też odzwierciedlić w pewien sposób to i stworzyć też środowisko, w którym ludzie żyjący współcześnie będą też czuli z nim jakąś relację. Sajner jest znany owszem za granicą, ale myślę, że w Polsce też ma swoją publiczność. Tyle tylko, że to jest publiczność, która z jego dziełami stykała się raczej pewnie w innych okolicznościach, niekoniecznie w murach muzealnych, to jest pewnie jakieś nowum w tym wszystkim. Natomiast czy to jest takie dziwne, że stosunkowo młody, 30-paroletni człowiek jest pokazywany w muzeum? Myślę, że to uzasadnienie tkwi w takim dość wyraźnym ugruntowaniu tej twórczości w tradycji polskiego koloryzmu. To sprawia, że to malarstwo może być ciekawe dla widzów, że może ich trochę zaskakiwać przez to, że to nie jest po prostu odwzorowywanie koloryzmu polskiego, tylko jest to właśnie, jak powiedzieliśmy, pewien dialog, pewnego rodzaju rozmowa, kontynuacja, w której młody twórca posługuje się też chwytami artystycznymi, zdecydowanie współczesnymi.